Proszę, ciary są? Są ciary i automatycznie dołączył do zespołu Marka Piekarczyka. Witamy cię, Wojtku, serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nie wiedziałem, że polski język jest taki ładny. Zapróbuj. Co usłyszałeś od Marka po występie? Pamiętasz? Tak, że zwróci mi za bilet z 89 roku, kiedy nie zagrali, a ja byłem małym chłopczykiem, który przyszedł i płakał, dlatego że grupa TSA nie wystąpiła. I ciągle czekam, bo Marek jakoś się nie kwapi no do właśnie, tego. No właśnie, a lata 80. to było przed denominacją, ile to było tysięcy? Właśnie, ile kosztował bilet? No właśnie, właśnie. Ale pamiętam. Jakoś się rozliczymy. Nie pamiętam. Zresztą już i tak dostałem w naturze nagrodę. Muszę oddać. Czyli nastąpiło takie spotkanie po latach troszeczkę. Wojtek, ty nie jesteś żadnym nowicjuszem w muzyce, prawda? No nie, nie. Ja już w tej branży robię dosyć długo, natomiast teraz dopiero w ekraniku można zobaczyć i w radio posłuchać. Ja wyczytałem, że ty występujesz od 20 lat, grasz na gitarze, śpiewasz i występujesz na weselach, prywatkach i statkach. To dlaczego jak zaintonowałem ja, uwielbiam ją, to mówisz, zaraz wymiotuję. A skąd on tyle statków na Śląsku wziął? Nie, to były statki na niebie. Chyba tak. Nie, no wiesz co, bo rzeczywiście były takie czasy, gdzie się grało i wesela i tylko mnie nie o to chodzi, bo lud się musi bawić, ja to wiem. Niech się bawi w remizie, niech się bawią na weselach, ale jeśli chodzi o wzruszenia, o sztukę, to róbmy to, co jest najlepsze. Do tańca też powinna być najlepsza muzyka. Ja zawsze powiedziałem, zawsze mówię, że teraz się tańczy przy gniotach, a ja pamiętam, że chodziłem, ja uwielbiam tańczyć, a teraz nie ma przy czym. I gdzie? I z kim? Straszne, no nie, dziewczyny jest pełno, ale nie potrafią tańczyć, wszystkie chcą prowadzić. Ale w ogóle w życiu to za teraz, czasy prawda? Się zrobiły. To takie czasy, Marzena, nie? Marek Piekarczyk podobno zazdrości strasznie chrypki Wojtkowi Gruszczyńskiemu. Jaki jest sposób na chrypkę? A Marek akurat zna ten sposób. Myślałem, że on ma taką prawdziwą, a on robi ją tak samo jak ja. Czy jest szansa, że zaśpiewasz swoje piosenki? Chyba tak, jest taka szansa. No to będziemy czekać to na... A ja bardzo jestem przychylny, żeby on śpiewał swoje. Zwłaszcza, że są po polsku. Jak nie swoje piosenki mają taką temperaturę, jaką śpiewa, właśnie. To dopiero jak zaśpiewa swoje. Wiecie co, moim marzeniem jest, żeby w tym programie było jak najwięcej polskiej piosenki i bardzo bym chciał, żeby ci ludzie, którzy są ze mną w tej grupie, śpiewali swoje. Które będą bardzo odpowiadały mojej jakiejś tam koncepcji i temu programowi. Bardzo bym się cieszył. No to trzymamy kciuki, żeby się udało. Przed nami.